Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdys i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Total War Warhammer 3 w mini... No, dobrze powiedziałem tytuł. W mini kampanii Upadek Kataju, gdzie w Liczem Przeklętym staramy się, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje tutaj, tej mini kampanii doprowadzić do upadku Kataju. I tak, w poprzednim odcinku dalej gnębiliśmy frakcję Miaoying, Smoczycy Bush, i w zasadzie została jej już tylko jedna ostatnia osada, a konkretnie Po Mei, które wcześniej próbowali oblegać moi wasale tutaj z frakcji, czy ta frakcja nazywała, Yusaków. Natomiast nie powiodło im się. Ja tak sobie też myślałem po drodze, jakby tutaj doprowadzić do sytuacji, że ci moi wasale zaczną być dla mnie jakąś realną pomocą, bo jak dotychczas to tak średnio im to wychodziło. No i stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie oddanie im tego smoczego rozdroża, bo mi na dobrą sprawę to nie jest jakoś wybitnie potrzebne. Zmniejsza to koszt ulepszenia bandy, gdybym tutaj dokładnie w tym regionie właśnie tą bandę starał się w jakiś sposób ulepszyć. Sam budynek daje mi tylko 50 przychodów. No i spaczenie cincha tutaj jest troszeczkę większe. Ale doszedłem do wniosku, że tego smoczego rozdroża w zasadzie nie potrzebuję, że większy pożytek z niego zrobią właśnie Yusakowie i pomogą mi może troszkę bardziej w tym Kataju namieszać. Jeśli oglądacie z uwagą, to być może waszą uwagę zwróciło też to, że tutaj delikatnie mamy różnicę w wyglądzie mapy. Otóż jest więcej różnego rodzaju kryształków w miejscach, gdzie mamy spaczenie cincha. Z kolei tam, gdzie będzie Kataj, będzie więcej z kolei takich domków, które są typowe dla Kataju, chociaż tutaj teraz tego nie widzę. Może... O, nie, są. Jak widzicie, tego typu miejsca. Akurat mod, który tutaj wygrałem, sprawia, że mapa po prostu bardziej zmienia swój wygląd w danych regionach, czy w danych prowincjach może bardziej, które są akurat przez daną frakcję oblegane, to jest złe słowo, które są posiadane po prostu przez daną frakcję. I mamy właśnie przy frakcjach związanych z chaosem, z konkretnymi rodzajami chaosu, mamy właśnie dodatkowe efekty z spaczenia. W frakcjach takich jak Kataj czy Imperium na mapkach będzie właśnie więcej różnego rodzaju nieruchomości, jakichś budynków, które zamiast drzew po prostu, które zamiast tych drzew właśnie się pojawiają. Tutaj mamy też na przykład ziemię, które okupują Skaveni i szukam dla nich takich typowych zabudowań, chociaż kurde nie widzę. Tutaj mamy domki Kataju, tylko nie wiem, czy one były wcześniej czy nie. Mamy kamień spaczenia, tylko nie wiem, czy to już było wcześniej też, czy nie. No nic, może jak zagłębimy się trochę bardziej, to będziemy to widzieli, ale nawet same drzewa tutaj chyba zmieniły kolor. No. Szukam jeszcze jakichś takich efektów, ale to może bardziej będzie widać później. W każdym razie. Wiliczu, ty w kolejnej turze... W kolejnej turze zaatakujesz sobie Po Mei. W kolejnej turze też tutaj w Czerwonej Fortecy zaczniemy... O, też tutaj mamy dodatkowe efekty chyba. Nie wiem, czy to jest jakby wynikiem tego moda, czy to już było wcześniej, ale warto to obserwować. W każdym razie bardzo polecam. Później, jakbyście byli ciekawi, to w komentarzu dam wam znać, jaka dokładnie ta nazwa moda jest. W każdym razie w Czerwonej Fortecy zaczniemy sobie potem w kolejnej turze też rekrutację następnego lorda, żeby tutaj wspomógł Wilicza w podbojach. Natomiast na ten moment po prostu oddajemy turę. Co te mroczne elfy u was? Umowa handlowa. No powiem wam, że akurat... Mroczne elfy, one nie są naturalnym sojusznikiem chaosu.
W ojczyźnie mrocznych elfów wręcz kilkukrotnie one powstrzymały najazdy chaosu, prały się równo tam z wyznawcami właśnie bogów chaosu. Ale oni są po prostu, jakby stanowią własną frakcję, tak? Z własnymi agendami i własnymi pomysłami na to, jak powinien wyglądać świat. Są źli, no nie ma co ukrywać, natomiast nie stoją po stronie chaosu, oni stoją po swojej własnej stronie, tak jak na przykład orkowie. Skaveni już bardziej, bo Skaveni w lore Warhammera niejednokrotnie się sprzymierzali właśnie z bogami chaosu i ich wyznawcami. Także tutaj nie powinno dochodzić między nami do żadnych relacji dyplomatycznych, wręcz myślę, że powinniśmy, kiedy się już rozprawimy z Katajem, rozprawić się również z mrocznymi elfami, ale Cinch jest akurat bogiem, który lubi mieszać, że tak powiem, tak? Który lubi zamęt, który nie jest tak nastawiony, że tylko wojna, to bardziej tutaj mówimy o Khornie. Dlatego też myślę, że zaakceptujemy sobie tą umowę handlową, żeby koniec końców mrocznym elfom w pewnym momencie wbić nóż w plecy i dalej mieszać, że tak powiem. Aha, ja miałem oddać te smocze rozdroże Jusakom, nie oddałem się. Zagadałem i zapomniałem o tym. A to zaraz to uchybienie naprawimy. Bardziej mnie niepokoi, co tu się dzieje na minimapce. Bo widzę, że tutaj orkowie zdobyli ziemię należące do krasnoludów chaosu. A to jest dla mnie niedobra oznaka. Mamy nowe zadanie, weź następującą liczbę jeńców w bitwie 500, szlak wskazywany przez pergaminy staje się klarowny. Nie wiem, o co chodzi. U bliskie pola bitwy nawiedził deszcz pergaminów. Zaklęte w tych stronach zapiski kryją w sobie potężne zaklęcia, które tylko czekają na użycie przez kogoś, kto je zbierze. Nikt nie wie, skąd się wzięły, ani czemu walają się po polach bitew, jednak wiadome jest jedno. Każde znajdujące się w nich słowo aż ocieka magią zmiennego. Czyli Cincha. Jeśli masz znaleźć osoby odpowiedzialne za tę pergaminową zamieć, należy rozpocząć własne śledztwo. Być może jeńcy pojmani podczas bitwy coś wiedzą. Nie wiem, czy to nie będzie w jakiś sposób powiązane z tym kielichem chaosu. Ale bitwa, nie, bitwa o ten przedmiot będzie dostępna na poziomie 15. Tak nie do końca. No nie wiem, pierwszy raz mam w zasadzie coś takiego, taki event. Natomiast to, o czym właśnie mówiłem przed chwilą, orkowie się tutaj wdzierają, krasnoludy chaosu ewidentnie z nimi przegrywają, a to jest dla nas bardzo niedobra oznaka, bo liczyłem na to, już to mówiłem wcześniej, ale powtórzę, liczyłem na to, że krasnoludy chaosu jednak będą tutaj naturalną naszą tarczą na zachodzie. I bardzo mi się nie podoba to, że są w tym aspekcie zawodni. Zatanie czarny, zamiast tu wędrować na południe, to weź tam staw opór, bo zostało ci dwie osady i to takie mniejsze osady. Dobra, w każdym razie tak. Smocze rozdroże miałem oddać Jusakom. Także damy wam je. Możecie dać nam za to hajs, pewnie, czemu nie. Okej. Zróbcie z tego jakiś sensowny pożytek, proszę was. Dobra, my natomiast atakujemy po main. Zobaczymy, jak tym razem komputer będzie tutaj widział wynik bitwy. Purusowe zwycięstwo, nawet nie mając żadnych machin oblężniczych. Przy automatycznym rozstrzygnięciu nie tracimy żadnych jednostek, ale sobie tutaj, żeby potem nie czekać zbyt długo na regenerację, zbuduję sobie kilka tych machin. I w kolejnej turze przejmiemy Pomei. Ale Pomei chyba też może oddamy Jusakom, bo my z tej osady nie ma tutaj fundamentu mrocznej fortecy, więc my tutaj za dużo nie podziałamy. A dobra, druga rzecz, którą miałem zrobić, to w smoczym rozdrożu stworzyć kolejnego lorda. Możemy wziąć sobie albo wojownika, albo czarownika. Tutaj nie ma za dużo do wyboru. Chyba że mówimy o samym czarowniku, bo możemy sobie tutaj wybierać różne rodzaje magii, którymi on się będzie posługiwał. Co ciekawe,
Nie ma tutaj domeny Cincha. Ale tak, no my mamy już bohatera, czy lorda, który głównie czaruje w postaci Villicha. Weźmy sobie może walczącego Poleszkę. Niepodzielny autorytet plus 1, to tam to nie pasuje. Nieziemski refleks. Prędkość plus 20% obrona. Dobra, no to bierzemy sobie Kagana. Dobra, dostaliśmy też od razu bonusy za wypełnienie jakiejś misji. I Kaganie tak, po pierwsze dostajesz poziom. Weźmy ci Pichura. Trochę czasu minie, zanim tutaj dojdziemy do tego. I weźmy ci piekielnego czampiona. Ty od razu werbuj. Werbuj po prostu. Możemy sobie wziąć od razu wojowników chaosu. Grasantów. No dobra, weźmy sobie obydwu tych wojowników. Weźmy sobie kilku grasantów. Możemy wziąć też od razu pomioty, to je weźmy. Weźmy sobie grasantów konnych. Na razie ogary chaosu. Na razie niech to wystarczy, bo jeszcze chcę zachować tutaj jakiś przyzwoity dochód. Ty, Kaganie. A tobie warto byłoby jeszcze zwerbować jakiegoś kolegę. Nie możemy kolegów cię werbować na razie, nie mamy. Nie mamy możliwości rekrutacji czarowników. Trudno, dobra. Oddajmy turę. Chyba, że coś mogę budować, czy mi się wydaje? Aha, mogę rozbudować tutaj infrastrukturę przy bramach. To by mogło być przydatne, gdyby orkowie nam tutaj spustoszyli nasze ziemię na północy, gdyby do tego doszło, żeby mur ich powstrzymał przed zejściem na dół. Czy umówmy się, ja tutaj nie chcę budować imperium. Raczej frakcje związane z chaosem nie słyną z budowania właśnie swoich królestw, jakichś tam imperialnych posiadłości. Bardziej chcą po prostu umowa handlowa. No dobrze. Bardziej chcą po prostu niszczyć frakcje, które się chaosowi sprzeciwiają, mieszać po prostu w ich imperiach, w ich królestwach. Dobra, komputer wychodzi z miasteczka. Ja się tak zastanawiam. Chętnie bym wam kolejną jakąś bitwę pokazał, natomiast tutaj znowuż mamy przeciwnika, który ma armię sensownie wyglądającą. Troszeczkę się tutaj obawiam, jakby to wyszło, a komputer widzi dobry wynik. Także biorę to. Ja dopiero... O, jak fajnie dużo dusz dostaliśmy. Ja myślę, że dopiero tutaj, kiedy tych naszych grasantów rozwinę na wyższy poziom, to będę... nie będę się obawiał brać na klatę takich armii. Dobra, okupacja. Miaoying została chyba już zniszczona. Chyba już nie powinna mieć żadnych posiadłości swoich. Ci niebiańscy lojaliści, czyli frakcja samego cesarza Kataju, to na razie dosłownie nic nie zrobiło, ale oni chyba są zaangażowani w walkę ze Skavenami albo z mrocznymi elfami. No ale wybiliśmy im najbliższego sojusznika. Miaoying została całkowicie zniszczona. Nieskaleni z paczeniem niewolnicy w regionie należącym do frakcji Yusakowie burzą się przeciwko swym panom, uparcie odmawiają składania czci mrocznym bogom, należy ich ukarać. Przekaż dokument, o co chodzi. Niech zajmie się ten twój wasal, to
To jedno drobny problem, z którym będzie w stanie sobie poradzić. Uszkodzone budynki. Shandian otrzymuje 5000 doświadczenia, oddanie plus 10 względem Yosaków, a to oddanie mnie to tak średnio obchodzi. A tu mamy wymordowanie ich. Musisz dać jasny sygnał swoim poddanym, niech buntownicy zaznają twego gniewu. Zwiększenie liczby egzekutorów przynosi owoce, ale słabia twoje hordy. Tempo uzupełnienia strat minus 3%. Danina od wasali większa. Dobra, przekażmy ten dokument, niech się tym zajmie nasz wasal. O. Dobra, mam prowincję zabezpieczoną, północne prowincje padły, tak jak wam mówiłem. Dobra. Misja anulowana, aha. Niszcz lub złup. Mogą to najpierw złupić. To dostałbym jeszcze kasę za to dodatkową. O, trudno. Mamy zawrzeć jakieś przymierze. Nie wiem, czy do tego dojdzie. Po mej warto byłoby oddać naszym Yusakom. Tylko pytanie, czy ja najpierw, bo tego co widzę, osady można oddawać innym frakcjom tylko jeśli z nimi bezpośrednio sąsiadują. Jak na przykład te smocze rozdroże oddałem, które jak widzę na razie jest niedoinwestowane w żaden sposób przez Yusaków. Aha, tutaj właśnie przez to, że dałem im możliwość zniszczenia tego buntu, no to te uszkodzone budynki to były na szczęście u nich, nie u mnie. No i właśnie, spróbujmy teraz oddać im kolejną osadę, właśnie to po Mei. Musiałbym najpierw oddać którąś bramę. Ale bramę to ja też mogę oddać, no bo te bramy nam nie dają nic poza tym, że chronią tam przejścia. Więc mogę wam to oddać. I brama, która sąsiaduje z Pomei, to jest zarówno żółwia brama, jak i brama smoka. Wiecie co, ja wam oddam tą bramę smoka. A potem wam oddam Pomei. Niech moi wasale staną się pożyteczni. Where shall we raid next? To tak, brama smoka. Dacie nam hajs? Aha, całkiem sporo tego hajsu mogę dać. Dobrze, i teraz możemy wam dać Pomei. O właśnie. Tylko wiecie co, ja zanim wam to oddam, to ja się stamtąd ewakuuję naszym wiliczem. Żeby on swobodnie regenerował na tym może terakotowym cmentarzysku. Przyjmujcie to po Mei. Yusakowie będą mieli w końcu jakąś sensowną osadę. Dobra, już nie bierzmy od nich więcej hajsu, bo niech mają na inwestycje. Już się zbogaciliśmy jakoś na tym. Dobra, i po Mei należy teraz do Yusaków. Mogą w końcu zainwestować swoje środki w jakąś większą osadę niż tylko w te malutkie. Tymczasem tak. Kagan. Mamy znowuż trochę więcej hajsu. Więc możemy dalej werbować, tak żeby te 1500 dochodu zachować. To tak, weźmy sobie trolla. Weźmy sobie opuszczonych. Już mamy prawie 500. I weźmy sobie grasantów. Dobra. Teraz Kaganie, możesz już iść do Wilicza, będziesz tam jego kumplem. Będziesz mu towarzyszył w podbojach, zbierał sobie doświadczenie. Tymczasem tak, u samego Wilicza, jak to wygląda? Dalej poziom jednostki tylko na trzecim. Nie rosną mi te moje armie niestety. Potrzebujemy piątego poziomu. To nie rosną armie, nie rosną mi punkty doświadczenia. Potrzebujemy z kolei siódmego, a mamy czwarty. No nic, musimy dalej zbierać to doświadczenie. Pytanie. 1985 punktów jeszcze doświadczenia jest potrzebne. Chciałbym przynajmniej raz w tej kampanii ulepszyć swoją jednostkę. Dobra, tu sobie weźmy Wilicza, ognistą burzę Cincha. Weźmy sobie większy magiczny przewodnik. Tak, odnawianie mocy lepsze, tak jest. Przyda. Morkara gigantycznego.
Karaka gigantycznego by się przydał jakiś lepszy atak, bo on ma tylko siłę broni 421. To inwestujmy w ten potężny cios. Chociaż wciąż pozostaje takim średnim wojownikiem. Nie mamy żadnej sensownej broni, żeby ci dać. Na razie pozostajesz na tym poziomie. Jeszcze nasz mag Hexus czarny. Weź tutaj palącą zagładę kolejny poziom. I tą plagę rdzy może. Aha, jeszcze możemy. Dobra, to weź już tą plagę rdzy do końca. Dobra, Wiliczu, ty się tu regeneruj. I następnie ruszymy tutaj na Mingzu. Możemy też trochę zainwestować. Aha, a przez to, że Khagan wyszedł z protecy, to zmniejszył nam się dochód. Dobra, inwestujmy. Boję się trochę inwestować teraz tutaj w tą twierdzę krwawego wiatru. Bo ona już jest blisko ziem orków. Wolę sobie zainwestować w Nangał. I zarządzanie jeszcze jest jakieś dostępne, to weźmy sobie. Weźmy sobie to dla szybszych badań. Myślałem, że coś zrobią fajnego, ale nie. O, Jusekowie się przemieszczają. Aspirant Shan Liang, w twojej strefie wpływów znajduje się ktoś, kto zdradza ukryty potencjał. Obecnie marnuje swe talenty we frakcji Jusakowie. Przekonaj cię, czy jest godzien. Niech sługi przyprowadzą go przed twoje oblicze. Wystaw wasala na próbę. Niech ten czempion dowiedzie swojej wprawy i lojalności, albowiem może się okazać przydatny. Shan Liang wtedy dostanie więcej doświadczenia, a my dostaniemy więcej oddania od Jusaków. A to przed chwilą ich wzmocniliśmy, ale zażądaj więcej. Wątpisz w wartość tego sługi. Musi udowodnić, że jest godzien. Dostajemy wtedy hełm wielu oczu. Który jest sensowny. Bierzemy hełm. Odblokuj nowe miejsce na dar chaosu, cincha lub chaosu niepodzielnego. O! Możemy nowy dar sobie wziąć, to byłoby dobre. Nową technologię mam opracowaną, rytuał dostrojenia. Aha, dobra, bo technologia jest... Dobra, no to już wiem. I jeszcze umiejętność armii, burza ognia. Duże obszary rażenia, silne przeciwko wielu jednostkom, 180 pocisków, duży efekt 4-metrowy, promień 4-metrowy rażenia. Więc fajne badanie. Wybrałem sobie w poprzednim odcinku, czy tam jeszcze wcześniej. I dobra, co by teraz tutaj wziąć? Kostury rytualne... Brona zwarciu plus 1 na każdy poziom doświadczenia dla wszystkich jednostek z włóczniami i halabardami. Atrybut świetna obrona przed szarżą dla wszystkich jednostek piechoty z włóczniami lub halabardami. Mamy takie jednostki. Tylko, że to jest dla poziomu 4 lub wyższego. Różowe strachulce. Pola werbunku darowanych jednostek plus 2 dla jednostek płomieńców, 3 dla różowych strachulców. Kolejność. Czy kolejność? Kolejna umiejętność armii, ale patrzę, czy my nie potrzebujemy czegoś innego więcej, bardziej. Odblokowy efekt zapewniający premię do tempa badań dla budynków. O, dobra, to też się przyda, żeby badania szybciej nam rosły. Ale bardziej
Najbardziej mi zależy na czymś, co powoduje, że szybciej będzie rosło doświadczenie naszych jednostek. Dobra, weźmy na razie jeźdźca Rydwanu. O, zdobywane doświadczenie jednostki plus 25% dla konnych grasantów. To może być przydatne, bo tutaj mieliśmy wcześniej dla grasantów. Dobra, bierzmy tego jeźdźca Rydwanu. I teraz tak, Wiliczu, leć na ten Mingzu. Sobie nawet użyjemy marszu, tak myślę. W ogóle, co to było? Nie, to nam zmniejsza zasięg, zwiększa ilość dusz, które tracimy, więc na razie tego też nie potrzebuję. Kurde, zbliża nam się tu Mistrz Śmierci Snikicz, jeden z... Snikcz w zasadzie. Jeden z... To drugi lord. Jeden z legendarnych lordów Skavenów i on pewnie te Mingzu zajmie, więc kurde, źle. W złym kierunku poszedłem, ale dobra. Ruszymy na te Weijin, na stolicę Kataju. Tymczasem, tak, Kagan, ty też wejdź na wyższe obroty. Zapraszamy tutaj. Do samego Weijin na razie się nie zbliżaj samodzielnie, bo nie jesteś na tyle mocny. Tak, możemy sobie wybrać kolejny dar od Cincha tutaj. Sobie weźmy. Tempo badań plus 40%, ale minusowa kontrola. Utrzymanie 50, to nie najdrożej. Aha, dobra, czyli możemy maksymalnie do tej tajemnej mądrości sobie wybrać. O, Kuroliszka, nie, Kuroliszkiem jeszcze nigdy nie grałem. To tylko, że tego nie mogę, bo te płomienie losu najchętniej bym wziął. Amunicja. Mogę sobie wziąć różowe strachulce, żeby móc je przewoływać. Możliwe ataki płomieniami spaczenia wszystkim jednostkom ze znakiem Cincha. Zdobywane doświadczenie jednostki plus 25% dla jednostek Cincha. O, to bierzemy. To się może bardzo przydać. Póki nie mamy dostępu do płomieńców albo jakichś silniejszych jeszcze jednostek, to nie potrzebuję innych demonów. Możemy jeszcze jednego płomieńca w ogóle sobie wziąć. Ale to weźmiemy, jak będziemy mieli trochę więcej hajsu, bo 844 dochodu to jest jak dla mnie malutko. To się buduje. Dobra, tak się zastanawiam tylko, czy nie zainwestować tutaj w wężową bramę, bo orkowie są coraz bliżej Grimgor, którym już graliśmy zresztą. My Grimgorem z ekspansją poszliśmy w inną stronę, on idzie tutaj mocno na wschód, a widzę, że w ogóle się dosyć konkretnie rozrósł. Ciekawe, czy zdobył zarna grunt, które było celem mojej kampanii. Dobra, wiecie co? Wzmocnimy sobie tutaj tą bramę. W ogóle Grimgor jako cel wziął sobie Fortecę Oczu. Może być naprawdę blisko nas za bardzo niedługo. Dostępny garnizon. Jaki tu mamy garnizon? Taki mało sensowny na razie. Weźmy sobie to. I dobra, oddajemy turę. Gdy zaatakujemy Weijin w kolejnej. Bo pewnie ten Mingzu upadnie, dołączy do Imperium Skavenów. No właśnie. A, idą sobie stąd. Czyżby? A, dobra, widzę. Niebiańscy lojaliści weszli w konfederację z drugim legendarnym lordem Kataju, bratem pokonanej przez nas Miao Ying, a konkretnie z
Zao coś tam. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, ale my prędzej czy później z nim wejdziemy w wojnę, więc... W zasadzie nie ma znaczenia, czy wypowiemy ją teraz, czy później. No, tak jak wam mówiłem, zachodnie prowincje weszły w konfederację z niebieskimi lojalistami. Tak jakby ojciec się skonfederował z synem, bo polski cesarz smok w zasadzie Kataju jest ojcem właśnie wszystkich smoków, był smoków tych katajskich, nie wszystkich na świecie, tylko tych katajskich, czyli Miao Ying i brata Zhao i tego drugiego brata nowego legendarnego lorda, nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, oraz wielu innych, którzy na razie w grze uwzględnieni nie są. Ale dobra, my atakujemy. Zobaczmy tylko... A nie, Kagan tam nie dojdzie. Dobra, chciałem Kagana podbić Mingzu, ale... Ale niech to zrobi Village. O, i zobaczcie, mamy już tutaj u dwóch jednostek czwarty poziom, więc jeszcze troszkę i będę mógł ich ewoluować na wyższy poziom, tak jak Pokémony. Dobra, Village, atakuj Mingzu. Tak, wypowiadamy wojnę. O, oni mają tutaj, są w sojuszu z ogrami w ogóle, co ciekawe. Zhao Ming, dobra. Mieliśmy wcześniej Miao Ying, teraz mamy Zhao Minga, żelaznego smoka. Tak jak wam mówiłem, to jest brat pokonanej przez nas niebiański, czy niebiański, smoczycy burz. Tak, jak najbardziej wypowiadamy wojnę, bo... Bo i tak mieliśmy to zrobić prędzej czy później. Mamy pewne zwycięstwo. Sensowny tutaj jest garnizon niestety. Aczkolwiek, kurde, no dawno nie było bitwy. Co, mury? Murów może nie będzie, ale może to będzie bitwa w osadzie. Powiem tak, jeśli będzie to bitwa na otwartym polu, to tą bitwę rozegram ręcznie. Jeżeli to będzie bitwa w osadzie, a właśnie taką jest, to sobie podaruję. Automatyczne rozstrzygnięcie sobie weźmy. Liczba ofiar niska, więc spoko. Zyskaliśmy sobie trochę dusz. Trochę hajsu. I prawie kolejny poziom. Dobra, okupacja. Jest kolejny artefakt i mamy to zadanie wykonane. Szlak wskazany przez Quarga i Miny staje się klarowny. Zobaczmy, o co dalej w tym chodzi. A, dobra, to jest powiązane z legendarnym bohaterem frakcji Cincha z błękitnymi skrybami. Twoje śledztwo zakończyło się sukcesem. Okazuje się, że to szaleńczy błękitni skrybowie Cincha, Ptarix i Xiratp. Aha, czyli w zasadzie te same imiona, tylko na odwrót napisane. Stoją za tymi przypadkowymi aktami magicznymi, które miały miejsce podczas wielu bitew. Co więcej, dzięki chaosowi, który pojawił się w pobliskiej osadzie, udało ci się odkryć wskazówkę co do miejsca, w którym aktualnie przebywają. Jeśli się pośpieszysz, być może uda ci się przejąć ten region, zanim go opuszczą, kontynuując swe psoty poza zasięgiem twoich wpływów. Nagroda... musimy zdobyć Weijin. Tak, mieliśmy to ją zdobyć, więc spoko. Nagroda, bo błękitni skrybowie szukają miejsca, w którym mogliby gromadzić swe zwoje. I chyba dołączą do nas. To byłoby spoko, mieć legendarnego lorda w armii. Dołączymy ich wtedy do Khagana, bo Village ma... Znaczy, bo legendarnego bohatera w naszej frakcji. Dołączymy ich do Khagana, bo Village ma tutaj swoich przydupasów. A Mingzu... Chyba oddamy Zusakom. Bo... Choć tutaj w zasięg wpływu swojego suwerena. Damy Yusakom, bo terakotowego cmentarza... Też terakotowe cmentarzysko w sumie też mógłbym oddać. Nie chciałem oddawać przez chwilę, bo myślałem, że mam tutaj jakieś zasoby. Tak jak na przykład w Wengchang mam żelazo. Ale skoro nie mam, to wiecie co, te terakotowe cmentarzysko, ono nam daje tylko 52 dochodu. Więc dajmy je też Yusakom.
Yusakowie, Yusakowie. Norska. To be honest, I'd rather be raiding, but you have my time. Terakotowe cmentarzysko, proszę bardzo. Rośnijcie w siłę. Jameczki. Dobra, nie bierzmy od nich hajsu. Mamy go na ten moment wystarczająco, a oni go potrzebują, żeby po prostu się rozbudowywać. Mam już cztery osady, które jak widzę są przez nich zaniedbywane, bo oddaliśmy im smocze rozdroże, tu się nic nie buduje. Odlewnia kości, tutaj nie naprawili w żaden sposób budynków. Postawili sobie stos futer. No, ale jakby na razie za wiele to z tego nie wynika, że mają te cztery osady. No nic, może to się jeszcze zmieni. Tymczasem tak, Mingzu jest nasze. Musimy zdobyć sobie Weijin i miasto Shugengan. W Mingzu możemy, co możemy. A weźmy sobie to makabryczną relikwię, bo dzięki temu pozyskamy więcej dusz, kiedy stoczymy walkę o Weijin, że może się to przydać. Dobra, oddajmy turę. Kto tam Snikicz? Pakt o nieagresji. A weźmy sobie ten pakt o nieagresji, skoro płacisz. I tak Skavenów nie miałem zamiaru ruszać. Do innego mroczne elfy, ale to się zobaczy. Ciekawe, frakcja Yusaków jest frakcją nordycką niby, z Norski. Mogłem wziąć to drugie. Frakcją z Norski, czyli jakby odpowiedników takich warhammerowych dla wikingów. Natomiast nazewnictwo jest takie typowo azjatyckie. Na przykład mamy Shanlianga albo Tanzimao, którzy wyglądają jak tacy, no może nie do końca typowi, ale mimo wszystko wikingowie, ta broda, te hełmy. Tymczasem nazewnictwo bardziej przypomina to właśnie azjatyckie. O, tu mamy typowego wikinga po prostu. Z tą brodą, z barwami wojennymi, z fryzurą. Znaczy nie wiem, jaką fryzurę nosili wikingowie. Nie wiem, czy tak splatali sobie włosy w warkocze i w ogon, ale tak ostatnio się utarło w popkulturze, więc może coś w tym jest. W każdym razie za nic nie przypominają jakichś barbarzyńskich Azjatów. Bardziej bym tutaj kogoś w rodzaju, nie wiem, Złotej Ordy, jakichś Hunów obstawiał, ale to taki drobiazg, taki szczegół. Dobra, lecimy na Weijin. Chodźmy sobie w normalnym trybie, bo nie wiem, czy tu nagle nas nie czekają jakieś armie. Kagan idzie koło Villagea. Będzie mu teraz towarzyszył jako adiutant, powiedzmy. O, kolejni grasanci są na czwartym poziomie, więc jeszcze jeden poziom i będzie można ich ulepszać. Dobra, kończmy turę. Ja się jeszcze buduję. Dobra, kończmy turę. Kolejnie atakujemy stolicę Kataju. Będzie taki poważny już znak, że coś się dzieje. No, już poważnym znakiem było pokonanie Miao Ying, ale to będzie taki już znak dla całego cesarstwa Kataju, że tym razem to już nie przelewki. Of course you come to me. Tego. An agent of the chain. Pakt o nieagresji. O nie, tego akurat nie podpiszemy.
Handel handlem, ale... A, widzę, że tutaj miasto Shugenkan zostało przejęte prawdopodobnie przez Skavenów. Że na początku odpuścili sobie atak na Mingzu, kiedy doszło tutaj do Konfederacji, ale widać w międzyczasie rozpoczęła się wojna między Skavenami a Zhao Mingiem. Bo coś ty tu na dół jechał, jak teraz wracasz w ramy smoka bez sensu. Dobra, dobra. Tutaj nam Hexus awansował. Weźmy sobie mobilność i weźmy sobie ostateczną przemianę. Tak. Ostateczną przemianę jak najbardziej. Dobra, Wiliczu, kurde, jeszcze nie dojdzie tam, no. Dobra, chodźmy już tu, na ich ziemię. Rozpoczniemy sobie plądrowanie. Tak samo Kagan też może plądrować. Tak jest. Agda nam się dochód zwiększył o grubo ponad 1000. Wężową bramę chyba jeszcze ulepszę dla ochrony. To się jeszcze buduje. Dobra, no to oddajemy turę. I w kolejnej zaatakujemy sobie to Weijin. Jak wy macie, jak wy stoicie z garnizonem. Kolejny niestety sensowny garnizon. Mamy już dwie armie. Tak się zastanawiam. Że chyba wam tą walkę już pokażę w końcu na żywo. Trudno. Będzie mi pewnie gorzej niż by to przewidywał komputer, ale... Ale sobie tą walkę poprowadzimy. Tego. To już obronne. Nie. Bo orkowie was nie lubią. Nas jeszcze może nie aż tak bardzo. Nie chcę stać się kolejnym celem Grimgora. O nie, Znikcz. Ty mi się tam nie zbliżaj. To jest nasza teraz działka tutaj, zdobycie Weijin. Idź sobie tam walczyć gdzie indziej. A wy co? Też idziecie na pomoc. No dobrze. O, już się bałem, że on akurat rozpocznie tam oblężenie, więc wtedy Weijin by przeszło w ręce Yusaków. Gdybyśmy ich wspomogli, bo wątpię, żeby on z tą ich armią sam z siebie zaatakował. Czy sam z siebie zdobył tą osadę, może w ten sposób zaatakować, to może by i zaatakował. Jak wcześniej atakował Pomei nieskutecznie. Dobra. Aha, Wilcz jeszcze dostał kolejny poziom. To weźmy sobie ognistą burzę. I weźmy sobie magia. Kielny champion. Weźmy sobie tą... No dobra, zakończmy już tą ścieżkę magii może. Jeszcze tutaj dwa punkciki będziemy musieli... Nie, trzy punkciki będziemy musieli dać. To ognie zmian dawały, bo nie pamiętam. Feralny efekt minus 10, odporność na obrażenia plus 10%. Okej. Okay. W porządku, zgadzam się na to jak najbardziej. I teraz Wiliczu, atakuj w końcu to Weijin. Trochę nam dojście do niego zajęło, ale... Tak, tak jak mówiłem, stoczymy sobie tą walkę... Oj. Zobaczymy sobie tą walkę, pomimo tego, że te armie, to jest chyba najmocniejsza armia Katao, z jaką dotychczas mieliśmy do czynienia.
Oni do tego jeszcze będą mieli mury i różne tam wieże. Ale zaatakujemy sobie miasto. Zbudujemy machiny obrężnicze. Kagan, ty dołączysz do swojego szefa. Dobra. Mam nadzieję, że po tej bitwie już niektórych grasantów będę mógł awansować. Nangał nam się co... Tak, Nangał możemy budować dalej. I tak. To nam dawało. Pozyskana łaska. Większa ilość hajsu. 100. Nie jest dużo, ale zawsze coś. To nam daje co? Rozwój. To nam daje lepszy garnizon. Tu mamy z kolei wyroby garncarskie, ale tylko 5 partii, więc... Ale mamy też plus 5 do... plus 5% do dochodu ze wszystkich budynków. Ja ostatnio chciałem zwerbować maga i nie mogłem. Więc weźmy sobie, może zbudujemy tą kaplicę chaosu. Będziemy mogli zwerbować sobie czarowników chaosu. Może jeszcze coś innego. To byłoby dobre, gdybyśmy tutaj stacjonowali więcej. Kurde, ja mam teraz zagłostkę nam. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, i weźmy sobie to dla większego hajsu. Na razie nic więcej nie poinwestujemy. Dobra, moi drodzy, rozpoczęliśmy oblężenie stolicy Kataju. Myślę, że w kolejnym, a czy na pewno w kolejnym odcinku że ruszymy do ataku. Zapewne rozegram to ręcznie. Być może pomogą nam tu jeszcze w ogóle Jusakowie, to byłoby spoko. Natomiast zobaczymy, jak mi ta bitwa wyjdzie. No teraz już jej nie rozegram, bo mamy już prawie 50 minutę w tego odcinka, więc myślę, że na dzisiaj starczy. Natomiast no, co się wydarzyło w tym odcinku, to głównie to, że oddawałem swoje ziemię naszym wasalom. Pobiłem też do końca Smoczyce Burz, zdobyliśmy Mingzu, rozpoczęliśmy wojnę z Zhao Mingiem, czyli drugim legendarnym lordem Kataju, którego można znaleźć w całym cesarstwie. Bo trzeci z nich w kampanii Imperia Nieśmiertelnych swoją siedzibę ma w Lustrii, tam gdzie są jaszczuro ludzie. I tylko w kampanii Królestwa Chaosu, on gdzieś tutaj chyba zaczynał, z tego co mi się kojarzy. W każdym razie Zhao Ming to drugi taki, można powiedzieć, Lord Protector Kataju, z którym będziemy musieli sobie prędzej czy później poradzić, ale to na razie później, bo teraz oblegamy stolicę. I zobaczymy, czy kiedyś twórcy gry w ogóle stworzą tutaj Imperatora Kataju jako grywalnego lorda. Jestem tego bardzo ciekaw, bo jak na razie tylko jego dzieci się tutaj pojawiają. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Widzimy się ponownie w środę. W środę zobaczycie już odcinek, gdzie mamy tą bitwę rozgrywaną ręcznie. Zobaczymy, jak ona nam wyjdzie. Bo jak wiecie, nie lubię bitew oblężniczych, no, ale tak jak mówię, zobaczymy, jak wyjdzie. Tymczasem, jak zwykle, zapraszam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania, no i widzimy się w środę. Trzymajcie się, cześć!